Drodzy Państwo, prosimy o gwiazd tortu na salę. Tradycyjnego stola dla członków wszystkich PTTK Trio. Zapraszam. Spółdzielni Mieszkaniowej w Turowie, pana Eugeniusza Jurczyka.
Witamy panią kierownik ośrodka, panią Marię Barską. Witamy panią prezes Królowskiego Stowarzyszenia Diabetyków, panią Lidię Lach. Witamy panią Urszulę Grawczyk, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Witamy pana Piotra Kołodziejczyka. W zastępstwie jest, nie wiemy, ktoś jest w zastępstwie, ale serdecznie witamy. Witamy pana prezesa terenowego koła Polskiego Związku Niewidomych w Gliwicach, pana Ireneusza Luteckiego. Witamy serdecznie księdza proboszcza Krzysztofa Tapacha, parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Knurowie. Witamy panią Magdalenę Kupkę, PCK Knurów. Witamy panią Karinę Mońkę, również PCK Knurów. Witamy pracowników lokatorsko-własnościowej spółdzielni mieszkaniowej, panią Teresę Adamską i panią Lucynę Auer. Nie wiem, czy jest na sali pan Marek Bazyluk? Nie ma. Witamy serdecznie panią Krystynę Lewicką. Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu Siedem z Knurowa. Witamy państwo Joachima i Urszulę Karpińskich. Witam serdecznie. I witamy panią Katarzynę Pietruszyńską. To jest szansa dla niewidomych. Tyflopunkt Opole jest w zastępstwie za panią Ilonę Nawankiewicz. Witamy serdecznie. Witamy również członka zarządu Fundacji Na Kole z Opola, panią Alicję Stelmaszczyk. Jest tu jeszcze jedna osoba, którą ja nie widzę, a żona nie zna. Pani Ewo, może nam pani podpowiedzieć? Jest pan. No jest świetnie, pięknie. Pierwsze popa. Tak mi podpowiadają. Przepraszam. Drodzy państwo, bardzo proszę o wniesienie proporcja na salę. Wnosić będą Iwona Schmidt, Krystyna Swołkę i Anna Hanczan. Logotyp, nasz nowy logotyp koła PTTK Trion.
a z drugiej strony logotyp oddziału PTPK Ziemi Gliwickiej. Proszę zawieść. Drodzy Państwo, z tego miejsca bardzo serdecznie bym poprosił, żeby parę słów do nas, zanim ja się rozgadam, przemówił Pan Prezydent Adam Rams. Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim przejdę do życzeń, Szanowni Państwo, ja bym poprosił, jeżeli Pan Prezes pozwoli, żebyśmy wspólnie wystąpili z Panem Przewodniczącym Rady Miasta w Knurowie, Panem Tomaszem Rzepą, bo zapewne też parę słów Pan Przewodniczący będzie chciał powiedzieć. Panie Przewodniczący, zapraszam. Bardzo proszę, serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, bardzo gorąco dziękujemy za zaproszenie na ten piękny jubileusz. To już 10 lat, jak Państwo tak formalnie działacie na terenie naszego miasta. Jest to bardzo pożądana, pożyteczna, szlachetna aktywność. Już tutaj przy słowach powitania Pan Adam Wala wymieniał z imienia nazwiska i pełnionych funkcji wielu znakomitych ludzi, a wśród nich bardzo dużo szefów stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, zwłaszcza nakierowanych na niesienie pomocy. I to jest piękne, że ta aktywność właśnie tych organizacji, tych środowisk ze sobą na co dzień tak naprawdę współpracuje, bo wiele jest takich pokrewnych elementów i właśnie takie wspólne działanie przynosi z pewnością najlepsze efekty. Ja kiedy tylko mogę, to przecież biorę udział w rozmaitych stowarzyszeniach, którymi Państwo kierujecie, do których przynależycie i bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za tę pracę tak naprawdę społeczną. Wjechał na salę tort, za chwilę rozumiem będzie nam podany z uwagi na tę piękną uroczystość. Zanim jednak podają ten tort, to złożę życzenia wszystkim, przede wszystkim Panu Prezesowi, Zarządowi, wszystkim członkom koła PTTK Trion, ale także wszystkim tutaj obecnym. Bardzo życzę Państwu sukcesów, wszelkich pomyślności, dalszego rozwoju. Wiem, że Państwo organizujecie wspólne prelekcje, wspólne spotkania, gdzie biorą też udział rozmaici specjaliści, którzy przekazują najnowsze osiągnięcia wiedzy i Państwo, i dzięki Wam ta wiedza trafia do członków stowarzyszeń, w tym stowarzyszenia, które dzisiaj obchodzi ten piękny jubileusz. Panie Prezesie, Panie Adamie, ja tu mam taki list gratulacyjny. Ja myślę, większość elementów już powiedziałem, ale również to napisane jest alfabetem Braille'a. Także chcę złożyć to na Pana ręce, raz jeszcze życząc wszelkiego dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Prezesie, Szanowni Goście, jak już mnie Prezydent tutaj wywołał, to pozwólcie, że zajmę Wam parę sekund. Ja się bardzo cieszę, że tu jestem,
że mogę być z Wami już te 10 lat, bo z Adamem, bo tak sobie pozwolę powiedzieć, i z Trionem jestem już te 10 lat. Nawet nie sądziłem, że to tak szybko minęło. Spotykamy się bardzo często, czy na takich uroczystościach, czy na spotkaniach roboczych, czy w czasie knurowskich dni integracji. I obserwując Was, obserwując rozwój, chęć, zaangażowanie dla działalności, dla drugiego człowieka, ale przede wszystkim też dla siebie. Bo to nie jest egoizm, że się działa dla siebie, ale coś bardzo ważnego, bo docenia się swoje życie, chce się tym życiem dzielić, chce się tym życiem iść do drugiego człowieka. I zawsze z tych spotkań przychodzę naładowany pozytywną energią. To nie jest tak, że przychodząc do Was mam jakiś heroizm, tylko też przychodzę z egoizmu, bo cieszę się, że mogę właśnie od Was czerpać pozytywną energię, od Was tą empatię, chęć bycia z drugim człowiekiem i niesamowity humor. Bo zawsze na tych spotkaniach, teraz jest troszeczkę patetycznie, być może poważnie, ale zawsze na tych spotkaniach jest dużo śmiechu, dużo radości i jestem przekonany, że nikogo nie obrażę teraz, jak powiem jeden dowcip, który zresztą powiedział mi na drugich dniach integracji nasz niewidomy gość Paweł Grubański. Taternik niewidomy, który zdobył koronę ziemi w towarzystwie, powiedział, że osoba, która ma dystans do siebie, dojdzie dalej niż osoba, która się na wszystko obraża. Powtórzę jeszcze raz, on nie widział urodzenia. I a propos tego, co powiedział Pan Prezydent, że mamy tutaj życzenia napisane też Braillem, to Paweł mówi tak. Słuchajcie, kiedyś byłem na jakimś odczycie i dali mi do ręki tarkę. I przejechałem palcami po tej tarce i powiedziałem, Boże, kto takie głupoty napisał? Także tutaj najważniejsze mieć taki właśnie uśmiech, dystans do siebie. Bardzo Wam za to dziękuję. To, co mówi Adam na każdym naszym spotkaniu, praktycznie przy każdym pożegnaniu, najważniejsze jest